To takie ściemnianie, wiecie. Ja No. też mogę powiedzieć, o jak mnie wszystko boli, a jutro będę skakał, no nie? To jest takie, wiecie co, może. Kamil, jaki był ten drugi skok? Od takiego pytania zacznę. Bardzo dobry, dziękuję. I to mnie uspokoiło, no bo zmienne warunki, trudne warunki i tak na żyletki te zawody. No, dzisiaj było trochę loteryjnie, ale z drugiej strony uważam, że i tak kto miał wygrać, no to wygrał. No to co zrobił pan Kubacki, no to klękajcie narody. Ale poza tym ja jestem bardzo zadowolony z tego dnia, z porządku roku i ze swojej pracy, którą dzisiaj zrobiłem. O pana Kubackiego to jeszcze za chwilkę pytanie, natomiast właśnie o ten początek roku, kiedy wyglądasz za okno, słoneczko, zima taka bajkowa, to energia chyba sama wstępuje w człowieka. No pewnie, dzisiaj był no, pod wieloma względami super dzień, począwszy od pogody, przez no, to, że startujemy w zawodach, że mamy możliwość skakania, no i później już po same skoki, prawda? Wiadomo, że to koledzy, pan Dawid, pan Piotr, pan Halvor, nie wiem, natomiast no, pewnie jest niedosyt, że te 0,4 za podium. No jest niedosyt, no ale co zrobię, i tak się cieszę, tak jak mówię, z tego co dzisiaj zrobiłem, więcej się wycisnąć z tego nie dało, a po drugie, no to pokazuje jaki jest poziom w polskich skokach naszej reprezentacji i gdzie w tej chwili jesteśmy, no skoro my się bijemy między sobą o podium w Pucharze Świata, no to tylko się cieszyć, prawda? No właśnie, bo łatwo odlecieć tutaj można i mówić, o no nie ma polskiego podium, porażka. W sumie to się nie skupiłem na pytaniu, sorry. Spoko, to ja mam takie pytanie, żarcik kolejne. Mentalnie w takim razie Ibiza czy remiza u ciebie z tym czwartym miejscem dzisiaj? A ja bym powiedział, że o, nawet nam ptaszki zaćwierkały, ja bym powiedział, że taka bardziej Ibiza. O, naprawdę, dzisiaj było super, bardzo dobry dzień i nie ma co narzekać, tylko się cieszyć i iść dalej. Sylwestrowo, spokojnie, tutaj Norwegowie czy jacyś inni Austriacy nie hałasowali? Nie, bardzo spokojnie. Ja wczoraj miałem wieczór z Arlanem Cobenem i z głębią lasu, także w głębi lasu. Awangardowo. Pan Dawid. Dużo szczypliwości między wami, my to rozumiemy, jak to wszystko działa, natomiast pan Dawid niesamowity moment ma w życiu, no bo przecież te plecy go upały, tutaj głowa zajęta. To takie ściemnianie, wiecie, ja też mogę powiedzieć, o jak mnie wszystko boli, a jutro będę skakał, no nie, to jest takie, wiecie co, może się tam gadać. Aleśmy się dali nabrać jemu, no dobra, no ale wiemy, że małżonka była w ciąży, wszystko się dobrze skończyło, to pewnie gdzieś tam te... nie ma ściemy. No. Z tym to ściemy nie ma, gratulujemy, no i teraz takie zwycięstwo, no to był granat ten drugi skok, chociaż pewnie przyfarcił, no. No nie wolno mu odbierać umiejętności, bo zrobił naprawdę to, co powiedziałem, zrobił super dzisiaj robotę i to jak skakał, no to zresztą nie skoczył raz, tylko skoczył dwa razy, tak, trzy razy skoczył ponad 140 metrów, bo wczoraj też w treningu, także no, czapki z głów.